Poseł Wojciech Saługa wraz z senator Janą Sekułą otworzyli biuro poselskie i senatorskie w hotelu Brojan. Na uroczystym otwarciu zapowiadano, że to biuro ma być miejscem do rozmowy z mieszkańcami. Każdy problem, który będzie wymagał interwencji lub zainteresowania parlamentarzystów, może tam być rozpatrywany. To jest miejsce, gdzie mieszkańcy Jaworzna, mieszkańcy tego okręgu wyborczego, jeżeli mają jakąś sprawę do posła, te sprawy naprawdę są różnorakie, bo to problemy czy tematy, z którymi przychodzą ludzie, są różnego kalibru. Mogą przyjść, umówić się, zadzwonić. Jeżeli tylko się da, to na pewno tą pomoc tu może uzyskać. Realizacja mandatu posła i senatora wiąże się z tym, że przede wszystkim wybrane osoby mają służyć mieszkańcom, służyć pomocą, często prawną. Każdy, kto tutaj trafi lub zadzwoni, będzie miał okazję umówić się na konkretny dzień, konkretną godzinę. Sprawa, którą przyniesie tutaj, rozpoznamy w najlepszy z możliwych sposobów. Biuro powinno być miejscem, gdzie można zgłaszać swoje uwagi, aby one w postaci interpelacji mogły być przekazywane w parlamencie. Być blisko ludzi, służyć ludziom, rozmawiać z ludźmi, no i móc być pomocnym, bo oprócz tego, że ktoś przyjdzie i jakąś sprawę mi powierzy, to jedno, ale móc pomóc, to jest dopiero ta satysfakcja, która jest najcenniejsza w pracy posła. Poseł Wojciech Saługa, przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Śląsku, porównał obecny okres pracy w parlamencie do czasu, kiedy zasiadał w poselskich ławach po raz pierwszy. Mówił o tym, że w tej kadencji zaskakuje go kompletny brak dyskusji i umiejętności słuchania. Deklarował, że w jego biurze takie standardy nie będą utrzymywane. Trudniej być w parlamencie, ponieważ parlament przestał być miejscem, gdzie prowadzi się dyskusje. To jest tylko czyjaś racja i podniesiona ręka. Kto ma tych rąk więcej, ten wygrywa. Nie chce za bardzo nikt słuchać drugiej osoby. Dzieje się często to w nocy i bardzo, bardzo szybko. Na uroczystym otwarciu zaproszeni goście zapowiadali wsparcie działań lokalnych parlamentarzystów. Elżbieta Bieńkowska, były komisarz Komisji Europejskiej, deklarowała swoją pomoc i zaangażowanie. Będę robiła, co będę mogła, żeby rzeczywiście sytuacja się w Polsce zmieniła, bo my naprawdę zaczynamy się wycofywać z Unii Europejskiej, naprawdę. I to ja nie wiem, czy ludzie sobie z tego zdają sprawę, przy tym ogromnym poparciu, które jest w Polsce dla Unii Europejskiej. My zaczynamy naprawdę powoli wychodzić z Unii. Lokalne struktury Platformy Obywatelskiej przygotowują się do kolejnych wyborów. Do maja ma być prowadzona kampania wyborcza Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.